Cześć wszystkim. Witam was w kolejnym takim dosyć dzisiaj mini odcinku. Ale nie mam dzisiaj dobrego dnia z tego względu, że miałem dzisiaj zamiar ruszyć troszeczkę tyłek, by przewietrzyć się. Oczywiście zabierając sprzęt. Poszedłem do szczotowni mojej, bo z powodów rodzinnych musiałem troszeczkę wyjechać do innego miasta, ale po powrocie, że stwierdziłem, że jednak wyjście na taki spacer dobrze mi zrobi. I wyobraźcie sobie, poszedłem do szczotowni, okazało się, że poszedłem do czatowni tylko po to, aby ją troszeczkę uporządkować w miarę możliwości, bo długi okres nie byłem w niej. I no, dokarmić ptaki, wiadomo, prace działkowe takie. Niestety ktoś zagłuszył to wszystko i zrujnował moją czatownię, można powiedzieć, że z ziemią. Nie robiłem jej zdjęć, bo tam w sumie nie było co robić, ale generalnie została czatownia zniszczona. Nie wiem, komu to przeszkadzało. Karmik został zabrany i linki podcinane, więc cała konstrukcja runęła w gruzy. No trudno, trzeba będzie coś nowego odbudować. Źle jest, że żyjemy w świecie, gdzie jeden drugiemu, można powiedzieć, nie znając go, robi mu szkodę. Bez przyczyny. Najważniejsze jest się nie załamywać i robić dalej swoje. Więc dzisiejszy odcinek nie będzie o fotografowaniu z czatowni. Bardziej będzie to spacer, jak już widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Mamy już Odrę zamarzniętą w 90%. A ja sobie tutaj troszeczkę tak brzegiem dziś pochodzę. Zapewne nic pływającego nie napotkam, bo wiadomo, chyba że będzie kaczka jeżdżąca na łyżwach, to wtedy ewentualnie chciałbym mieć takie zdjęcie. No nic, teraz wyciągnę sprzęt i zobaczę, czy uda mi się sfotografować jakieś małe, duże ptactwo, cokolwiek. No, więc jak widać, z kaczkami się podzieliłem. Seven Daysem. Ja wiem. Większość z was pewnie powie, tym się nie karmi ptaków. No niestety nie miałem nic innego. A wierzę w to, że aż tak mocno nim to nie zaszkodzi. Na razie przy Odrze widzę straszną ciszę. Gdzieś tam w oddali jakieś kormorany parami lecą. Jedną troszeczkę wzdłuż jeszcze Odry i najwyżej wtedy się okaże, czy coś znajdę, czy nie. Wyobraźcie sobie, że jestem w miejscu, gdzie często przebywam, z tego względu, że kiedy chodzę do szczotowni, w drodze powrotnej nie jadę tramwajem, jednak lubię chodzić.
i jestem w miejscu, gdzie ostatnio nagrywałem chyba film o ptaku. Nie wiem, czy to była mewa, czy rybitwa, ale chyba mewa bardziej. I ona właśnie miała jedno skrzydło. Niestety dzisiaj nie mam fajnej pogody, a wtedy była, więc przejdę się jeszcze tymi ścieżkami, z którymi często chodzę. Chcę pójść w jedno miejsce, w które często chodzę, ale generalnie chodzę tam z tego względu, że zauważyłem tam, że bobry tam grasują. Bardzo dużo drzew jest świeżo wyciętych przez bobry. Niektóre leżą już w wodzie. Bardzo mnie to zaciekawiło. Ostatnio nawet oglądałem oczywiście na YouTubie filmy o bobrach. No i z tego, co tam wyciągnąłem, no to jest nikła szansa, że uda mi się bobra zobaczyć za dnia. Bardziej one prowadzą typ nocny, a w okresie zimowym to podejrzewam, że rzadko kiedy wychodzą. Więc co jakiś tam czas chodzę. Ostatnio nawet byłem o godzinie 4:30 rano, gdzie było jeszcze ciemno i poruszałem się bardzo cichutko, więc myślałem, że może zauważę jakiegoś z nich. Niestety nie zauważyłem. Natomiast zobaczyłem po raz pierwszy ptaka. Kurczę, jak on się tam nazywał? Gąska prawdopodobnie, tak, to była chyba gąska. Małe takie, ni to granatowe, ni to szare, z takimi białymi cętkami z tyłu i z nieproporcjonalnymi łapami. Bardzo szybko się poruszał ten ptak. Można powiedzieć, że prawie, że biegł po wodzie. Ale zauważyłem, więc już mniej więcej wiem, jak to wygląda. No, o, widzicie, jestem już w miejscu, gdzie była ta mewa, ale dzisiaj to dramatycznie wygląda. Ostatnio była, z tego co zauważyłem, bardzo duża woda na Odrze, która pokrywała, już wam pokażę, która pokrywała tą część. I tych kamieni nie było na wierzchu. A mewa była właśnie o w tamtym miejscu. I tych właśnie kamieni nie było widać. A dzisiaj, jak widać, Odra strasznie opadła. I kamienie już widać. Tam widzę, jakieś ptaki są na tych kamieniach. Nie wiem, czy one tam żerują. Być może gdzieś tam sobie jakieś mięczaki, czy co to one tam jedzą, wydziobują. No jest troszeczkę mgliście. Fajnie to wszystko tutaj wygląda. Można by byłoby powiedzieć, gdybym miał szeroki kąt i są piękne chmury, mógłbym naprawdę zrobić ciekawy krajobraz, aczkolwiek widzę, że tam jest troszeczkę most osobowicki zamglony i za nimi są wieżowce, więc postaram się chociaż taki widoczek dzisiaj zrobić, bo widzę troszeczkę gawronów lata, srok, jakiś tam mew, pojedyncze sztuki, ale dzisiaj w planach nie mam zamiaru świrować z aparatem i gdzieś tam się wygłupiać
Co nie powiem, że ostatnimi czasy zacząłem nosić kamir-kari matę ze sobą, by móc się położyć i faktycznie z tej bardzo niskiej perspektywy robić zdjęcia. Z tego względu, że sami widzicie, że z niskiej perspektywy jak się robi zdjęcia, to są te zdjęcia naprawdę mega ciekawe. Przy linii brzegowej nie widzę. Tutaj często, wam pokażę, często tutaj na tych kamieniach, o, kicają sobie pliszki. Są to takie małe, fajne, zwinne ptaszki, które sobie tak od czasu do czasu potrząsają ogonem w górę, w dół. Można powiedzieć, że przez okres, kiedy tutaj chodzę, to widziałem je na 10 razy, to myślę, że z 8 je tu widziałem, ale dzisiaj nie widzę. No nic, tam mamy kaczki. Idziemy się przejść dalej. Jeszcze tylko sobie sfotografuję ten widok i myślę, że za niedługo jestem z powrotem. Że idąc troszeczkę zmarzłem, ubrałem tylko cienką wiatrówkę i sweterek cienki, jakby z podstopni było fajnie w plusie, wszystko pięknie, ale jednak ten wiaterek potrafi skwierać. Piękny widok tego komina, kiedy i widzicie, już miałbym gonga pięknego. Dzisiaj również testuję nowy wygłuszacz do mikrofonu, bo jak zauważyliście w moich filmach, dokucza strasznie dźwięk. Kupiłem lepszy mikrofon, jednak fajnie zbiera, jak widzicie, słychać mnie super, ale jednak szumy też podczas wiatru występują, więc taki wygłuszacz sobie za 23 zł bodajże kupiłem na Allegro, z wysyłką oczywiście. No, zobaczę jak się będzie sprawował, gdy będę to oglądał razem z wami. A teraz będę miał fajny kadr, więc przepraszam was na chwilkę i postaram się to wam w późniejszym czasie pokazać. No, kilka fotografii udało mi się zrobić, takie dosyć pod światło, kaczką. I mam tutaj niedaleko siedzącego na gałęzi myszołowa. Myślę, że zaraz będzie startował, ale jest dość daleko. Jednak 600 mm, powiem wam szczerze, że do końca to nie jest takie fajne 600 mm, bo to jest tylko 600 mm, ale mam perkozika fajnego. Poczekajcie, może uda mi się sfotografować go. No niestety, nie udało się. Odpłynęły. Bardzo szybko chyba pływają pod tą wodą, bo w momencie, kiedy tylko ruszyłem w ich kierunku, oczywiście nie płosząc ich, stwierdziły chyba, że jednak idę do nich i dały dużego nura. Nie było ich jakieś 2 minuty,
Więc przez dwie... O, mam następne, dobra. Dobra, te już mi tak szybko nie uciekną. Okej, to zaraz będę. Jednak okazuje się, że to nie jest takie proste podejść do perkozika, zrobić mu zdjęcie. Zanim to, oczywiście trzeba się położyć, odłożyć kamerę, która akurat teraz mnie nagrywa. No, zbyt dużo ruchów, a to jest tylko błysk i nie ma ptaka. Dobra, idę dalej po długości Odry. Dojdę zaraz do miejsca, w którym niedługo właśnie spotkałem. Ale mam czaplę, ale idzie, mam kamerę w ręce, może pod światłem się uda. Jednak nie nada. Także jestem już na miejscu, jak widzicie, mamy tutaj drzewa obgryzione, prawie że każde. Być może nie znam się na śladach bobrów, ale wydaje mi się, że to z zeszłego roku mogą być, bo tamten jest stary, ale ten... Podejrzewam, że są to jakieś świeże tematy związane z bobrami. Myślę, że inne zwierzę tak nie gryzie jak bóbr. No. Za chwilę jak dojdę, to pokażę wam miejsce, gdzie wydaje mi się, że to jest gniazdo bobra, ale po fachowemu to się nie nazywa gniazdo, ale zaraz zobaczycie zresztą. Gdy oglądałem ten program o bobrach, było tam pokazane, jak to wygląda, wszystko związane z bobrami. I w norach są otwory wentylacyjne, więc wnioskuję, że właśnie tutaj mają to bobry. To jest to tutaj? Nie, to nie jest to. To jest od jakiegoś psa. Ale zaraz będę w miejscu, gdzie to mocno widać. No, jak mówię, wcześniej bobrów tutaj nie spotkałem, ale poczekajcie sobie, tutaj zejdę. Być może to już jest opuszczone, ale skoro są pogryzione drzewa, w zeszłym roku, jak tutaj byłem, to te ślady dosyć były takie dosyć świeże, bo gdy podnosiłem tą korę, ona wyglądała na taką świeżo pogryzioną, bo była bardzo jasna. O, zobaczcie jak tutaj. Mamy poharatane te drzewa. Ha. Przypomniałem sobie, że to co buduje bóbr, to jest nora i żeremia. Ciężkie słowo do zapamiętania, przynajmniej w moim przypadku. Ale właśnie, bóbr buduje żeremię. Jestem już w miarę blisko, zaraz wam pokażę. Wydaje mi się, że to jest raczej na pewno żeremia, z tego względu, że ma bardzo dużo tych gałęzi w skupisku i na ich szczycie jest drzewo takie zwisające, więc jest strasznie pogryzione. I myślę, że to właśnie bóbr sobie wchodzi na to i sobie tam gryzie, co ma gryźć. Podejdę z takiej lepszej strony, jakbyście widzieli. O, troszeczkę powoli sobie
Zapewne bobra nie ma, ale nawet gdyby był, to żeby go nie spłoszyć. O, patrzcie. O. O. Jeszcze sobie barżant wyskoczył i mnie wystraszył niepotrzebnie. A widzicie, jednak coś tutaj było z bobra, bo tą gałęź, co tutaj jest, ta gruba z drzewa, ona była jeszcze w większym kawałku. A przez tydzień czasu, kiedy mnie tu nie było, to zobaczcie, nie wiem, być może będziecie w stanie mi to w komentarzach napisać. Ludzie, którzy naprawdę znają się na bobrach, wiedzą, jak one żyją, przebywają, żeby mi napisali, czy to jest faktycznie żeremia bobra. Bo mówię, ta gałąź tutaj, ona była cała, teraz jest chyba tutaj, raczej jest przepołowiona i tutaj w wodzie sobie zalega, więc zapewne to w granicach tygodnia musiał zrobić to bóbr. No. Także też mamy tutaj taką, o, ścieżkę, jak widzicie, o, ona jest tak fajnie tutaj, że tak powiem, wygłaskana. Właśnie taki przelot, o, ciężko to w aparacie zobaczyć, ale tu jest na wprost taki kanał. Troszkę kiepskie miejsce sobie ten bóbr wybrał, bo tutaj bardzo dużo ludzi chodzi, generalnie takich, co piją i no i syf zostawiają. Już brak mi słów do tego, ale no niestety, jak już wcześniej wspominałem, zniszczyli mi, nie wiem, czy to dzisiaj, czy w ubiegłym tygodniu czatownię. No będę musiał coś tam, nie wiem, czy będę w tamtym miejscu dalej coś budował, bo to jednak jak już przyszedł raz ktoś, zniszczył, no to przyjdzie i drugi raz. Na szczęście nic cennego tam nie zostawiałem, więc nie obawiam się nie wiadomo czego. W każdym razie, że zobaczcie, jaki syf zostawiają ludzie, nie? Katastrofa. No ale cóż, takie widoki są ładniejsze. Po co je niszczyć? Wyprawa prawie dobiega końca. Z tego względu, że jednak jestem już blisko, że tak powiem, ulic, więc ta zwierzyna jest tutaj taka troszeczkę, raz, że im, może i przyzwyczajona, może i nie, ale o, mamy tutaj, ale to już nie jest to, bo to jednak zwierzyna, nie ma tego klimatu, że jak się zwierzę jest spokojne. O, tu mamy łabędzie w ogóle. O, może coś uda mi się fajnego sfotografować. Śliczny widok pod słońce, łabędzia. Można byłoby coś wykombinować. Sobie na lodzie kicają. No. Próbuję się położyć na ziemi i z niskiej perspektywy sfotografować te ptaki. Ale ładnie, ajajajajaj. Poczekaj, aż zejdę i zacznę fotografować. Lód jest zbyt cienki, powiem wam szczerze, żeby można było stabilnie sprzęt położyć. No położyłem na razie aparat z obiektywem na lodzie, ale mam go na szyi, więc myślę, że aż go tak szybko nie utopię. Nie mam zbytnio jak sprzętu postawić, żebyście mnie dobrze widzieli. Trzeba zakupić jakiś chyba statyw. Łokcia nie można.
oprzeć, bo się momentalnie wszystko tutaj zawala lód. Ale mógłby jakoś tak fajnie zapozować. O tak, na przykład łabędź trzygłowy. O ma. Może to będzie na komputerze tak wyglądało. A co my tam mamy? A barka łamie lód. Masakra jakaś. Coś za hałas. Coś ten łabędź tak dziwnie pokazuje do chyba swojego partnera lub partnerki głowę tak wynurza do góry. O. Nie wiem dlaczego. Twojego partnera lub partnerki głowę tak wynurza do góry. O. Nie wiem dlaczego. Tam jedzie barka, a tutaj wszystko słyszę, jak lód chodzi. Zrób coś ciekawego, łobądku. No. No, idę się pocałować. Albo zmiana pilnowania młodzieży. Cała familia. Tata z lewej, mama z prawej. Coś niesamowitego. Czasem dla dobrych kadrów trzeba się poświęcić i położyć w takim ustrojstwie. Nie było to wygodne. Zobacz, w czym człowiek musi leżeć na kamieniach. Dobra. Ja powoli się zwijam, bo jeszcze trzeba odpocząć przed pracą. Zapraszam Was do
subskrypcji. To mowa do nowych oglądających. Jeśli wam spodoba się to, co robię, to dajcie jakiegoś suba. Zostawcie jakiś komentarz na pewno, bo powiem wam szczerze, że fajnie się czyta, jak ktoś coś ma do powiedzenia. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Mimo wszystko człowiek całe życie się uczy. I będzie mi niezmiernie miło. No, co do dnia dzisiejszego, no trudno, czatownia zniszczona. Trzeba będzie coś nowego wybudować, pewnie w innym miejscu. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Hej!